Siemaneczko wszystkim, posłuchajcie, Bielawa, stanowisko numer 1, niski poziom wody, ale to nie jest ważne, bo ważne jest, kto tu do mnie przyjechał. A teraz możecie zobaczyć, już pewnie część z was wie, kto to może być po tym samochodzie i ma już wędki w wodzie. Nawet nie czuję, jak rymuje. Posłuchajcie, mamy jedną wędkę już w wodzie. Niestety poziom i stan wody Bielawy już po wakacjach jest dla mnie przerażający, ale... Misiek nie jest tak przerażony, bo właśnie szykuję już drugą wędkę. Co będziesz robił? Króciutko, sztywniaczek, mała przynęta, chyba 15 nawet, nie wiem jaki rozmiarek to ma dokładnie, na sztywno i ciśniemy na drugą stronę. Powiedz nam wszystkim, jak dawno nie łowiłeś rzutowo? 2 lata. Widzicie? I dlatego właśnie o to tutaj chodzi. Trzeba wracać do korzeni. Słuchajcie, no stanowisko numer 1, też dawno tu nie siedziałem oraz chcę wam pokazać, bo nigdy, ale to nigdy nie miałem wędek jeszcze tam. Warto zaznaczyć, że poziom wody jest tak tragicznie niski, że normalnie schodzę sobie tutaj na dół i mogę toczyć obserwacje z samego dołu. Ale to też jest fajny temat odcinka, bo trzeba sobie radzić dosłownie w każdych warunkach. Tak jak widzicie, na jedynce wszędzie jest wake. To jest też ciekawe, dlatego że woda się tutaj teraz... O, tu wake. Woda jest bardzo płytka, tak więc te karpie dosłownie mają pojechane po grzbietach. A ja zauważyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, ponieważ Bielawa to jest dość stara woda. Nie tylko stare łowisko, ale i stara woda. Posłuchajcie, patrzcie, tam jest jakiś stolik. Stolik do góry nogami, drzewa w wodzie, fajnie można sobie też podpatrzeć przy okazji brzegi, burty, jak to po prostu tutaj wygląda. Warto zaznaczyć, że miejscówki, w których przeważnie ja tutaj łowiłem, znajdujące się tam pod drugim brzegiem, są odkryte. Myślę, że metr wody to jest lekko. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Szybka nocka, skupiamy się na łowieniu rzutowym. Myślę, że też opowiemy wam troszeczkę, jakich ciężarków używać do takiego łowienia. Bo jest to bardzo, ale to bardzo istotne i przede wszystkim atakują mnie komary, gdy się ogarniasz, dlatego że jeszcze nie mam wędek zarzuconych i muszę założyć ciężarki. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się, bo piękny zachód słońca już przegapiliśmy, ale mam nadzieję, że zobaczymy się przy pierwszym braniu, a my za chwilę będziemy się chillować przy pięknym zachodzie słońca i gwiazdach, bo Misiek jest tu pierwszy raz i jeszcze tego tutaj nie widział, a magia Bielawy to jest właśnie to. Startujemy. Pum! Odbił, no i daj piście. O, ja miałem jakiś piękny sen. Idę po czołówkę, to na żyłki zaświecimy. A dobrze, poszedł ci w lewo. Właśnie lepiej lewej strony go trzymać, bo tu trochę głębiej. Tych, a nie, albo pełnouski, albo amur, albo... Nie, pełnouski. Dawaj go do mnie, dawaj, dawaj. Dobra. Kurwa. Dobra. O. Jest płytko, jest. Jest. No. Tą płciznę, przez tą płciznę, czy jest tam podpierak? Płytko sobie na leży. No!
Wiem, żeby mu podebrać, bo nie mogłem. Ale fajnie, bardzo ładnie. Czekaj, wtereczko jakieś. No, ja myślę, że taki. Czekaj, ja go wyjmę z tego może. Tak. Pierwsza perełka tej zasiadeczki. Posłuchałem mentora. Wstrzeliłem się w to miejsce. Jest i on. Opa. Ła. Pierwsza rybka, druga w nocy. Szybka nocka i są efekty. Ła. Piękne. Z drugiej strony. Ale zobacz. Płytko, co? Chyba tylko kogo zabierałeś, nie? To jest zabierał. Drucikiem. Na sztywno, ciężareczek, 100 gram. Dobrze, lata. Tadan. Ciężareczek 100 gram, tadadan. Perfekt. Teraz bardzo ładnie. Siemanko wszystkim o poranku. Tak jak widzicie, nocka była bardzo ciekawa, bo zapaliśmy całkiem fajną rybę. Z tego samego dołka, z którego teraz jechało, a przed chwilą rozmawialiśmy z Miśkiem, bo były tutaj, chodziły spławy. Ale idzie dołem. No i tak jak widzicie, nocka, szybka nocka na Bielawie, jak zwykle może zaskoczyć. Wyszła piękna ryba. Teraz już w zasadzie się pakowaliśmy, tak jak możecie zauważyć. Busy. Tak. Panie, tu szykameruje, taśmy nie starczy. No i tak jak widzicie, cały czas coś się dzieje. Najważniejsze... O, jaką falkę zrobił. Najważniejsze, że cały czas coś się dzieje. Wygląda całkiem zacnie. To idzie, zobaczcie, jaką falę robi. No, sympatycznie. Bielawka nie daje nam odpocząć. Po to tu przyjechaliśmy. Właśnie, szybka nocka, dwie rybki. No, dwa brania, tak? Jedna rybka, zobaczymy, czy zaraz będzie druga. Bo ta płycizna może być. Ale całe szczęście nie ma żyłek żadnych. Żyłeczka ci rybka, nie? Tak. Weź sobie może podbierak. No niestety przez ten poziom wody jesteśmy zmuszeni zrobić to, co właśnie widzicie. A nie ma metr wody mniej niestety. Ale widzę, że mi się jakąś rybę wyprowadził. I walka trwa. Dobra, skoro to jest taki wojownik, przechodzimy na inną kamerę.
Ale leci. Myślę, że dyszka to na pewno jest. Ale płetwa wielka. A, już jest ready. Ja chyba nawet wiem, co to za ryba. Patrzę, co to jest wysoczka. Musisz tam już iść chyba do niego misiek. Jak my tu wczoraj rybę podebraliśmy, to nie wiem. Jak hol? No kurczę, długi. Sympatyczny. Najważniejsze, że jest już pod wiraką. Bierzemy się za uprawianie. Mamy drugą rybę tej zasiadki. Już na pożegnanie. Byliśmy w trakcie pakowania. Zostały same wędki i roleczka. Kolejna perełka tej wody. Około 13 kilo. Mega szczęśliwy. Super. Szybka nocka jednak. Może pokazać, że można też coś złowić. To się mówi z partyzanta, przyjeżdżając wieczorem o 19, pakując się o 7 rano. Jest! Posłuchajcie, to już koniec naszej wyprawy. Stanowisko numer 1 pięknie obdarowało. Co możemy wam powiedzieć? Spadamy, szybka nocka, było warto. Misiek, było czy warto. Polecisz ludziom z Siedlec Bielawę? Tak. Tak, tak. Powiem, jestem mile zaskoczony, nie? Chociaż unikam takich wód, było naprawdę fajnie. Tak jak widzicie, Bielawkę warto odwiedzić nawet na jedną nockę. Żegnamy się tym razem z Miśkiem. To nie jest udawane, tutaj obok ludzie mają branie. Tak więc widzicie, odbieramy to za znak, zapraszamy właśnie tu. Siema.